Chcieliśmy Państwu dzień dobry. Sprawić przyjemność. Jeszcze Michał Włodarczyk jest, który już pędzi. Tak, o, właśnie chcę. Właściwie nie, chciałem powiedzieć, że zepsułeś mi antrakt, właśnie nie zepsułeś mi, bo być zapowiadanym przez Zbyszka Zamachowskiego to jest... Dzień dobry. O. No tutaj też mogą być oklaski. Proszę Państwa, macie się dobrze? Kto nie? Proszę wyjść, wrócić, poczuć się dobrze i wrócić. Dobrze? Proszę Państwa, dzisiaj... posłuchajcie. Jestem stary Belfer. Nie zaczynam jak się gada. Proszę Państwa, stary Belfer, mówię ci, 20 lat. Ja nic, tylko ćwiczyłem ciszę w klasie. Proszę Państwa, kilka jest fajnych takich rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze, jesteście prawie pierwszymi, którzy, ale jak będziecie przeszkadzać, to naprawdę przerwę. Arturze, po pierwsze, jako pierwsi oprócz widzów w Gdyni obejrzycie film Czuwaj. Po drugie, ten film nie należy do filmów łatwych. Po trzecie, niełatwo jest zaprosić aktorów, twórców, żeby przyszli i rozmawiali. Więc wiele gestów jest wykonanych dla Państwa, żeby nie tyle sprawić Wam przyjemności, ile być może spróbować zrozumieć, być trochę mądrzejszym lub spróbować porozmawiać o tym filmie. Ponieważ pan Zbigniew Zamachowski jest wybitnym wykładowcą na filmie. Też jestem pewny. I spieszy się, więc poprosiliśmy na wykłady. Poprosiliśmy, żeby chociaż zechciał być przed tym seansem i chwilę sobie porozmawiamy. Nie będziemy spoilerować tego filmu, ale chwilę porozmawiamy. Natomiast Michał zagrał tam bardzo pozytywną postać. Bardzo pozytywną. Każdy z nas chciałby nią zostać. Proszę przyglądać się Michałowi. Z Michałem sobie porozmawiamy po filmie i będzie reżyser Robert Gliński. Więc jeśli Państwo naprawdę teraz zostawicie popcorn, kawę, wszystkie aparaty tlenowe, fotograficzne, etc., to przywitajcie dwoje wspaniałych aktorów. O. Zbigniew Zamachowski, wielki, wspaniały aktor i no, mój przyjaciel. Bardzo się cieszę, cieszę się, Zbyszku, że jesteś z nami, dlatego przepraszam, że będziemy mówić sobie po imieniu, nie będziemy się udawać, że się znamy od wczoraj. Proponuję. Ale właśnie mówiłem dzisiaj, że poznaliśmy się bardzo, bardzo dawno temu przy jednym z pierwszych twoich filmów, przy Cześć Teresce, też była pełna sala ludzi. I ten film był... Też film Roberta Glińskiego. I równie był nie tyle kontrowersyjny, ile zajmował się sprawami społecznymi, które w ostateczności mogą wywoływać pewną kontrowersję lub być tematem, zaczynem do dyskusji. I rozmawialiśmy sobie ze Zbyszkiem, czy wraca do filmu Cześć Tereska, czy inaczej się patrzy na ten film i czy ten film pomógł ci, po pierwsze, bo ty zagrałeś kilka razy u Roberta Glińskiego, czy pomógł ci w przygotowaniu to oczywiście takie truistyczne pytanie, ale czy pomógł ci w grze w tym filmie? Czy Robert się też zmienił na przykład? Czy ma inne wymagania? Fizycznie. Przede wszystkim zacznę od tego... Może usiądźmy na chwilę, dobra, że polecam wam film Cześć Tereska. Pewnie większość z was jednak nie widziała, bo film powstawał pewnie wtedy, kiedy byście się tu w większości, jak tak widzę, rodzili, ale film jest naprawdę znakomity. Jeden z lepszych filmów Roberta Glińskiego. Niezwykle przejmujący. Będziecie wiedzieli, o czym mówiliśmy. To był, żeby nie chcę was zanudzać, zwłaszcza, że mówię, no mówię o czymś, o czym my doskonale wiemy, a wy, mam nadzieję, będziecie wiedzieli dopiero. To był taki scenariusz, którego nikt nie chciał zrobić. Scenariusz mówiący o ludziach, no jakby nie było właściwie z pewnego marginesu, o dwóch dziewczynach, które żyją w jakimś blokowisku i ich życie, no dalekie jest od ideału, jest patologiczne wręcz. Dla mnie to było niezwykłe doświadczenie. Tak jak powiedziałem, nikt nie chciał tego wyprodukować. W końcu Telewizja Polska się zdecydowała, ale nie chciała dawać pieniędzy na taśmę filmową, więc zrobiliśmy to metodą
elektroniczną, na takiej taśmie telewizyjnej. Robert w końcu też zdecydował się na to, żeby to był czarno-biały film, nie ma tam muzyki i tak dalej. Wszyscy właściwie chcieliśmy nawet non-profit zagrać w tym filmie. A dla mnie było to naprawdę wyjątkowe przeżycie z dwóch powodów. Najważniejsze to to, że grałem z dwoma dziewczynami, które wówczas były w Poprawczaku. Miały 13-14 lat i dla nich świat filmu, w ogóle świat ludzi, którzy z grubsza normalnie, nazwijmy to w cudzysłowie, był żyją. Lotem w kosmos. Tak, był lotem w kosmos. Myśmy się przez długi, długi czas przyzwyczajali do siebie. Robert zrobił z nami próby, one musiały się oswoić. Mało tego, ja grałem niepełnosprawnego dozorcę takiego w zakładzie pracy filmowej mamy, głównej bohaterki, czyli Tereski, i jeździłem na wózku. Tego jeżdżenia na wózku też musiałem się nauczyć, bo wbrew pozorom to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, zwłaszcza, że jeszcze musiałem się nauczyć takiej figury. I tu miałem pana trenera, który był trenerem koszykarzy niepełnosprawnych, grających w kosza na wózkach. Ta figura polegała na tym, że mając na kolanach małą Tereskę, kilkuletnią dziewczynkę, musiałem na tych tylko na dwóch kołach jeździć, czyli balansować ciałem w ten sposób, żeby to nie było na cztery, a tylko na dwa punkty. To było dosyć trudne. Ja wziąłem ten wózek zresztą do siebie do domu i na tarasie przez dobre dwa tygodnie z moimi dziećmi, które w charakterze kaskaderów mi pomagały w tym celu i tak dalej. Ale jak mówię, najważniejsze było to, że i filmowa Tereska, i jej przyjaciółka filmowa, no, były dziewczynami trudnymi dosyć. Jedna z nich wykorzystała swoją szansę i ta druga niestety nie wykorzystała, pogubiła się kompletnie. Ja mówię dlatego o tej cześćerce, bo po pierwsze ja wspomniałem, że się poznaliśmy, a ta rozmowa fantastyczna, o której Robert Kmiński zawsze wspomina i pamięta, ale wydaje mi się, nie wiem czy słusznie, że żeby zrozumieć twórczość Roberta Glińskiego, ale zrozumieć ten film, warto sięgnąć właśnie do poprzednich jego filmów. Absolutnie tak. Prawda? Może dwa słowa o filmie Czuwaj. To nie jest film przygodowy, to nie jest film zabawowy, to nie jest moralitet też do końca, to nie jest film moralnego niepokoju, ale to jest film, który chyba ma przemówić trochę do młodych lub opowiedzieć o tym, jacy młodzi bywają, kiedy ich się nie widzi. Na przykład, to było pierwsze moje wrażenie, że być może to jest film szkoleniowy dla rodziców, a taki poligonem trochę obserwacyjnym i taki, w którym się zmierzamy, jeśli chodzi o młodych. Myślę, że tak. Ja myślę, że też, no, nie chcąc spoilerować wam seansu, ale myślę, że jest też takim bardzo przenikliwym spojrzeniem na to, jaka jest rozbieżność między tym, jak myślimy o sobie, kim jesteśmy lub chcielibyśmy być, a tym, kim naprawdę jesteśmy, czy też jak okoliczności mają wpływ na to, że nasze idee, nasza życiowa postawa może być radykalnie się zmienić. I jakby skierować nas w stronę, której się w ogóle nie spodziewamy. Ja tylko chciałem jeszcze Michała tutaj zaczepić, bo z Michałem mamy fantastyczny przelot. Graliśmy w takim filmie krótkometrażowym, który się nazywał Luksus, o ile pamiętam. Ile ty miałeś lat wtedy? Bodajże z 9. Z 9 to było wskazane przez 3 lata chyba. I tak co jakiś czas się spotykamy, tylko nie mogę się przyzwyczaić, że to chłopisko jakieś duże, dorosłe, wyrosło już z tego 9-latka. No zobaczycie zresztą, co Michał robi. Nawybrają. A gdybyśmy mieli, mówię, nie chcemy spoilerować tego filmu, gdybym mógł cię poprosić, czy panów mógłbym poprosić, na co warto zwrócić uwagę. Ja rzeczywiście, gdybym zachęcał uczniów do obejrzenia tego filmu, to poprosiłbym, żeby przyjrzeć się z każdej grupy jednej przynajmniej postaci i skonfrontować ją i spróbować się postawić w jednej z tych grup i zapytać się, co bym zrobił gdyby. A wy? No to jest bardzo przyjemny i prosty zabieg. Myślę, że to nie jest głupi pomysł, mówiąc krótko. Bo jeszcze może być, Michał, mogę ci podpowiedzieć, jeśli gdybyś miał przy sobie telefon, jak państwo tutaj siedzicie, każdy z nas mógłby wyjąć telefon i każdy z nas mógłby, mimo że siedzimy tutaj jest 150 osób, 120 osób, to każdy z nas mógłby stworzyć zupełnie inną historię. Wystarczy przesunąć telefon tylko o jedno miejsce.
i nagrać, jak pan Filip nagrywa film, no nie? I to już nie będzie film o rozmowie z nami, tylko film o nagrywaniu. Gdybyśmy, bo tam jest, to jest film szkatułkowy, film w filmie, tam się pojawia historia, kiedy jeden z bohaterów nagrywa film na komórce. Co by było, gdybyśmy taką komórkę posiadali lub jesteśmy w takiej sytuacji, że posiadamy takie filmy? Myślę, że Robert Gliński, reżyser tego filmu, czytał jedno z opowiadań, nie pomnę tytułu, Jarosława Iwaszkiewicza, w którym jest takie zdanie, które pamiętam i które polecam, że całe nasze życie, z grubsza nie cytuję dosłownie, ale taki jest sens tego zdania, całe nasze życie zależy od tego, kiedy na spacerze w parku wybierzemy alejkę w prawo bądź w lewo. I to jest prawda, rzeczywiście. Mm-hmm. Michale? O mój Boże. Jak spojrzeć na ten film? Na co zwrócić uwagę? Gdybyś oglądałeś ten film, a zostałeś z nami. Tak, ale tylko raz właśnie, dlatego specjalnie przyszedłem, żeby sobie obejrzeć ja jeszcze raz. Ja oglądając z przyjemnością siądę i obejrzę jeszcze raz. Myślę, tak jak właśnie pan tutaj Zbigniew powiedział, no już to, co miało być powiedziane i myślę, że ja tu nawet nic nie muszę dodawać, prawda? Już. No to nie będziemy się rozgadywać, bo... Lepiej po prostu obejrzyjmy i dopiero potem... Ja w ogóle jestem przeciwnikiem, to Zbyszek o tym wie, w ogóle rozmowy z aktorami. Powiem państwu, zdradzę państwu dlaczego. Dlatego, że aktorzy wykonali, czy reżyserzy wykonali swoją... No jeszcze reżyser, scenarzysta. Dlatego, że on wykonał swoją pracę. Zobaczycie państwo, jak wcielają się aktorzy, którzy mają nic wspólnego z problemami, o których jest opowieść, ale oni stają się na ten czas problemem. I właściwie to jest ich opowieść. I potem pytanie, jak się czułeś, albo co sądzisz, jest trochę takim ryzykownym i zaburzającym czasami obraz. Ja w każdym razie uważam, że powinniśmy wyjść po tygodniu, spotkać się i porozmawiać. Więc gdybyście państwo chcieli, to jesteśmy umówieni z Zbyszkiem Zamorskim, że co tydzień tu będziemy spotykać się i co tydzień będziemy rozmawiać o tym filmie. Michał też się zgadza już teraz. Tak jest. Nie mamy wyjścia. Przy Arturze, który był belfrem, po prostu... Zgadzacie się. Zgadzamy. Na zapraszamy na film pod tytułem Czuwaj. Dobrych wrażeń państwu życzę. A jest jeszcze taka tradycja, panie Pawle, mówię do operatora, że usiądziemy sobie, Zbyszku, jeśli możesz, z Michałem po środku, tak, i zrobimy sobie wspólnie zdjęcie. I potem puścimy sobie film. Możecie zasłonić. Tak, to... Proszę państwa, obejrzeliśmy Czuwaj i na scenie jest Robert Gliński. Jeśli państwo chcecie podziękować oklaskami za ten film, to Michał Wodarczyk. Proszę państwa, ci, którzy zostali wierni drodze, ale też proszę pamiętać, panie Robercie, że uczniowie po 8 godzinach czasami się spieszą do domu, są gdzieś spoza Warszawy. Nie chcę. Ale film trwał troszkę więcej niż jedna godzina, nie 8. Tak. Ale mówię o lekcjach. Ale to nie jest lekcja tutaj. Tutaj jest super. Dobrze. Gdyby ktoś z państwa chciał zadać pytania, to bardzo, bardzo zapraszam. Przyjdzie jeszcze do... producent, bo rozmawiałem z nim przez telefon i powiedział, że wpadnie producent. Przepraszam sobie za to pan Włodzimierz Niederhaus, który jest producentem, tak? Prowadzi wytwórnię filmów w Warszawie. Więc tak uprzedzam i przepraszam. Dobrze, to będziemy potrzebowali. Prośba będzie o jeden fotel, żeby przekazać pani Patryk. Dobra. Spotkanie będzie prowadzić też Ania Szyndler, która jest polonistką, jest nauczycielką, jest swoją koleżanką ze szkoły, ale też pisze scenariusze do lekcji. Ja mam tę przyjemność oglądania drugi raz tego filmu. On się trochę inaczej ogląda. Trochę byłem speszony, bo oglądałem go z panem, siedząc obok w Gdyni na festiwalu. Nie wiem, czy pan pamięta. Trochę inaczej się ogląda go. Trochę się go ogląda inaczej drugi raz i mam takie wrażenie, że trochę prowokuje pan tym filmem rzeczywistość i nas, widzów. Mógłby pan sobie, to jest pierwsza myśl, która mi przyszła,
przy tym filmie, kiedy drugi raz oglądałem. Mógłby pan sobie robić pogodne, panie Robercie, filmy o pogodnej młodzieży, bo taka jest, proszę, ta co została. Oni pierwszy raz usłyszeli wiele słów. Na przykład dziękuję, proszę. No nie? Są zaskoczeni tym językiem. Druga rzecz, która mi przyszła na myśl, to jest pan trochę polskim wątierem. Piękna myśl, bez przesady. No ale ja staram się nie tyle być uprzejmym, tylko nawiązać jednak do Słonia, który jest wspaniałym filmem. O tyleż wspaniałym, o ile też okrutnym. I który też podejmuje tematy młodych. Reżyserzy nie chcą za bardzo podejmować takich tematów. I kiedy ja prowadzę lekcje i zajęcia, to jestem wzywany czasami na dywanik. I pytanie jest od rodziców, po nauczycieli, po dyrekcję, dlaczego pokazuję film, w którym są wulgaryzmy, kiedy są sceny nieprzyzwoite i tak dalej, i tak dalej. I zawsze pytam się, a kiedy mieli na przykład przy Magnolii, który pokazywałem. I kiedy podejmuję temat kłamstwa, to nie cenzuruję ten film, chociaż tam są, przepraszam za długi wstyd, no to wszystko z przyjaźni wobec pana. Tam są różne sceny, można byłoby cenzurować, można byłoby pokazywać fragmenty tylko tego filmu. Ja się decyduję na pokaz całego tego filmu, w którym są rzeczywiście pierwsza scena, pamiętam, od Magnolii jest, kiedy bohaterka widać swojego ojca i nie mówi do niego: oj, tatusiu, dawno się nie widzieliśmy, tylko leci stekiem wulgaryzmu. Tylko po to, żeby w ostatniej scenie pokazać, jak ten język mięknie, kiedy oni spotkają się po kilkudziesięciu latach, używając innego języka. Więc trochę gwoli jakby wyjaśnienia, nie usprawiedliwienia, tylko wyjaśnienia. Uważam, że w filmie, kiedy jest ku temu potrzeba, trzeba używać ostrych scen, trzeba używać ostrego języka, trzeba jasno i dosadnie opowiadać, bo wówczas jest on przejmujący. Kiedy mielibyśmy rozmawiać? Ale to może trochę jest za dużo, od razu się przyznam bez bicia. Że jest, ale powiem dużo, dlaczego. Że jest za dużo takich wulgaryzmów, tak, na przykład. Ale to powiem zaraz dlaczego. Ja tylko dokończę myśl, że właściwie wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli mówić o tym świecie, który jest światem młodych, no to trudno mówić o tym języku, kiedy oni mają 20 lat, 18, kiedy posługują się takim językiem. Trudno mówić o problemach młodych ludzi, kiedy już są konsumentami tych problemów, jeśli one się zdarzają, prawda? Więc tutaj wydaje mi się, że to jest o tyleż ryzykowne, o tyle wspaniałe i pedagogiczne, nie demagogizujące, ale takie opowiadające o tym, jak jest, czy jak może być. To przepraszam za taki długi wstęp, ale na dowód tego, że myślę podczas... Dobrze, ale od razu myślę, że ustosunkuję się do tego, ponieważ to jest coś, czego nie ma w scenariuszu. Jeśli, no szkoda, że nie przyniosłem, ale w scenariuszu nie ma tego języka. Natomiast to mi dorzucili ten język od twórcy głównych ról do dialogu, do scen. Tak, a teraz jest pewien sposób pracy z młodymi ludźmi, którzy albo no nie są zawodowymi aktorami, tak to powiedzmy, chociaż no, chłopcy, którzy grają główne role, to są studenci szkół aktorskich, więc będą zawodowymi aktorami, ale jeszcze, powiedzmy, zaczynają. No, tutaj, i oni podpowiadali język, tak, który tak, trzeba. Tutaj siedzi też aktor, powiedzmy, niezawodowy, ale który już dużo bardzo grał. Bo też bez szkoły. Bez szkoły, tak, który grał w wielu filmach, jest w pewnym sensie też jest aktorem niezawodowym. Aktor niezawodowy, jak gra w filmie, on czerpie z siebie, ze swojej emocji, ze swojej prawdy, i aktor niezawodowy, albo taki, co dopiero zaczyna, no, musi czerpać z siebie, bo jeszcze nie potrafi nic zagrać. On jeszcze to nie jest Zamachowski, który stworzy postać i tak dalej. Więc i teraz, jak jest, powiedzmy, scena i w scenie jest pewien dialog, który ma jakąś emocję, musi mieć pewną energię i siłę, to aktor szuka ekspresji.
No i ci moi aktorzy bardzo często do kwestii, które mieli wypowiedzieć, albo które no, tworzyły się na planie, jak robiliśmy te sceny, dorzucali sobie pewnego rodzaju słówko, powiedzmy, te, wulgarne, tak jak to nazywamy, prawda? Czyli i cóż, no i ja próbowałem to wyczyścić, ale bez tego to im ta emocja, ta energia nie wychodziła. No. I to się pojawiało dosyć często i trudno mi było potem w montażu to wyciąć, chociaż starałem się, pomyślałem sobie, aha, tutaj mam za dużo tych kurew jest tego wszystkiego, no naprawdę. I ja to w montażu obetnę, ale mi się to nie udało zrobić. Dowcip polega na tym, że większość chłopców, którzy grali w tym filmie, była harcerzami. No. A główny bohater prowadzi drużynę harcerską, był drużynowym i prowadził już parę obozów harcerskich, ten Mateusz, który gra głównego bohatera i tak dalej. On studiuje w szkole w Łodzi na wydziale aktorskim. O, jest pan producent, ale to poprosimy o jakieś krzesło. Nie, jest, tu masz. Proszę bardzo, jest fotel. Pan tak. Włodzimierz. Tak. To, producent. I teraz, no cóż, no i oczywiście jest taki, powiedzmy, taki obraz, taki wizerunek, że harcerz nie pije, nie pali i nie przeklina, czyli trzy razy nie dla P. I co się okazuje? No, że jednak tutaj ten drużynowy bez przerwy mi do tego dialogu te kurwy i inne słowa wrzuca. No. Więc no i musiałem sobie jakoś z tym poradzić i to weszło do filmu. A scenariuszu nie ma tych kurew, także tutaj bym się... A ty jest autorem, pan jest autorem. Nie, scenariusz napisałem ja razem z moją studentką. Bo tak według myśli, która... Właściwie ona pisała, ja wymyśliłem w ogóle całą historię. Napisałem tak zwany treatment, czyli opowiadanie. Natomiast ona potem rozpisywała to i tego. Pomyślałem sobie, że no, scenariusz o młodych ludziach to powinien ktoś młody pisać. Więc... Panie Robercie, no ale tak. niech pan łaskawie powie, po co panu takie filmy? Nie, taki film panu... jest. Jeśli mówimy, że film jest mocny i taki. Powiedzmy, może i smutny, i bardzo taki dosadny, to się cieszę, no, jeśli taki powstał. Natomiast... A ja cały czas siedziała i mówię obok, o Boże, po co ten film? O Boże. O Boże. Ja tak przyznaję, że ja zawsze jak oglądam film, no to często daje mi się przewidzieć jednak koniec. A ten koniec mnie zaskoczył, to zakończenie, ja się nie spodziewałam, kto jest rzeczywiście mordercą. To jest trzeci. No, to ja oglądałem taki, jest taki świetny film, nazywa się Szabła, o Holokauście, o więźniu, który pracuje... Film oscarowy węgierski. Tak, węgierski. I ja pamiętam, że miałem cały film siedziałem, potem poszedłem drugi raz, bo wiesz, zepsuło mi to. Oglądanie tego filmu, ponieważ siedziałem cały i myślałem, jak on skończy. Jak on skończy historię, gdzie bohaterem jest palacz w krematorium, który w obozie koncentracyjnym. No bo może skończyć tylko są dwie do przewidzenia. Albo ten palacz ucieknie, albo zginie, prawda? Raczej zginie, no obóz koncentracyjny, wiadomo. I jeden i drugi koniec byłby banalny, prawda? Bo to wszystko do tego prowadzi. No i zakończeniem mnie zaskoczył bardzo autor tego filmu. Czyli to był drugi film, gdzie zakończenie jakby jest inne niż umyka się spodziewamy. Tak, z przewidywalności. Ale wróćmy do tego zasadniczej kwestii, myślę, że to jest ważne. Powiem dlaczego o młodzieży w ogóle. No, ja dosyć dużo spotykam się z młodzieżą po filmach swoich wcześniejszych, po Cześć Tereska, po Świnkach, po Kamieniach na Szaniec, jeżdżę do szkół, do jakichś klubów dyskusyjnych i tak dalej.
I nie tylko im opowiadam o kulisach filmu, o tym, jak film powstaje, jak robiliśmy, o czym i dlatego, ale również tak gadam z tymi młodymi ludźmi i zauważyłem, że od gdzieś powiedzmy 10 lat coraz wyraźniejsza się robi taka grupa młodych ludzi, którzy szukają wartości. Którzy szukają pewnej takiej realizacji ideowej w sferze wartości duchowych, że ważna jest raptem moralność, że ważny jest podział na dobro i zło. Identyfikacja taka mocna. Wy pewno jak tu siedzicie, to przecież uważacie, że oczywiście tak powinno być, ale nie. Bo młodzież, która w ważnym wieku 10 lat temu, 15, kompletnie nie była tym zainteresowana. Liczyły się pieniądze, kariera, no takie, powiedzmy, taki duch, powiedzmy, tak, kapitalistyczny, nawet powiedział, że jakaś taka schizofrenia była zaczerpnięta z myślenia takiego o pieniądzu, o karierze, o tym, żeby się urządzić i tak dalej. A jeszcze wcześniej, czyli tutaj mówię o już chyba bardziej o waszych rodzicach, że ta młodzież była taka sfrustrowana, bo jej młodość, a potem pierwsze lata przypadały na przełom lat 80., 90. To były takie postawy jeszcze zaczerpnięte z socjalizmu, bierne, takie a co będzie, a nie wiemy, a te. Czyli ta młodzież się zmienia. No. I myślę, że wy niedługo już, mówię tu do młodych ludzi, którzy siedzą, pójdą do, skończycie studia, zaczniecie pracować i ten, ale na wasze miejsce przyjdą następni młodzi i oni też będą zupełnie inni niż wy. Ale teraz jakby wróćmy do ja zauważyłem do tego stanu sprzed paru lat. Zauważyłem, że ci młodzi ludzie właśnie szukają tych wartości duchowych, mają takie bardzo radykalne czasami, aż do przesady, i o tym jest ten film, postawy moralne, że taką bezkompromisowo, że w imię pewnych ideałów trzeba zrobić wszystko, prawda? I o tym jest ten film, bo ta młodzież, tak zauważyłem, była bardzo różna. No, jedni to byli lewicowi bardzo, szalenie, inni szalenie prawicowi. Inni znowu z kolei byli bardzo katolicy, ale też pamiętam takich kilku, to była ta religia wschodnia, Budda jakiś. Bardzo silnie szukanie jakiejś realizacji w idei, w wartościach duchowych. Albo no, akibole. To są też młodzi ludzie. I co? I raptem oddani całym duchem, całym sobą, co? Jakiejś drużynie piłkarskiej. No, czyli znowu realizacja siebie w różnych środowiskach, w różnych postaciach, ta walka o wartości duchowe, ideowe była bardzo wyrazista. A jak ktoś jest tak apodyktyczny w swoich przekonaniach, nie ma dystansu, no to się rodzą pewne komplikacje. I o tym jest ten film, że dobrymi chęciami, dobrymi myślami, dobrymi wartościami jest piekło wybrudkowane. No i powstał ten film jakby z takich przemyśleń. Panie Robercie, a czy to nie jest, bo taki słyszę szum, czy ktoś z Państwa chciał coś powiedzieć? Tak może między sobą mówicie. A czy to też nie jest film o tym, że młodzi ludzie zostali wpuszczeni jakby w tę całą historię przez dorosłych? Dorośli wystawili ich na próbę, mają ogromne oczekiwania wobec nich, oni nie potrafią ich zrealizować, ale chcą unieść jakby ciężar tego, co mają ponieść. A ponieważ chcą być bardziej dorośli niż mogą, bardziej dorośli niż owi dorośli, którzy ich zostawili, bo tak o tym trochę jest ten film, o pozostawieniu samemu sobie. Może tak, no z tym, tam że... Tam jest ta rozmowa z Leszkiem Lichotą, z drużynowym, tak, który mówi, no starajcie się, a może za mało się starajcie. Ja specjalnie tu zrobiłem taki zabieg, że ten świat jakby dorosły, tego komendanta i inne osoby dorosłe odsunąłem od naszego obozu.
Przed realizacją tego filmu jeździłem na wiele obozów harcerskich, różnych organizacji harcerskich. Zresztą ja też byłem harcerzem, tylko trochę dawno. I te obozy były bardzo różne. Były to też obozy takie, w których komendanci czy drużynowi brali udział w tym obozie. Ale byłem na takim na przykład obozie, gdzie ten komendant obozu robił pracę doktorską, pisał. I może ze dwa razy w ciągu całego miesiąca w ogóle wszedł na teren obozu i tego pomieszkał w takich namiotach jakby obok. No. A cały obóz prowadzili oboźni, czyli jakby taka sytuacja trochę bardziej tutaj z naszego filmu. Także to bardzo różnie bywa, ale tutaj wybrałem ten wariant, że rzeczywiście młodzi ludzie są sami ze sobą, sami budują swoje reguły. Oczywiście te reguły są stworzone i narzucone przez dorosłych, natomiast młodzi ludzie mogliby ten świat swój zbudować zupełnie inaczej. Jest taki film i książka też wcześniej, Władca Much Goldinga, gdzie grupa dzieci raptem, jest wypadek, nie pamiętam, samolotowy, i grupa dzieci ląduje na bezludnej wyspie. I te dzieci, no normalne takie dzieci, tam jechały na wakacje i tak. No i są na tej bezludnej wyspie. No i ale raptem ktoś zostaje dowódcą, ktoś zaczyna się rządzić, ktoś chce podporządkować innych i raptem z tej grupy tych dzieci grzecznych... Których miało uczyć przygodę. Tak. Gdzie wszystko miało być bardzo miło i tego rodzą się właśnie potwory. Rodzi się społeczeństwo, gdzie są wszystkie zależności, że ktoś nad kimś dominuje, ktoś komuś zadaje tortury, ktoś od kogoś coś chce, ktoś kogoś szpieguje, zaczynają się intrygi i całe koło się nakręca. I troszkę, a może nawet nie troszkę, podobna zależność i podobny mechanizm jest pokazany w tym filmie, że też jadą młodzi ludzie na obóz i raptem to wszystko zaczyna jakoś puchnąć w zupełnie inną stronę. No. Ja jeździłem właśnie, tak jak wspominam, na te obozy harcerskie ostatnio sporo. No i byłem na przykład na obozie, gdzie były te groby z krzyżami. No. No komu wpadnie, żeby w czasie wakacji nad jeziorem, jak jedziemy odpoczywać, pływać w jeziorze, śpiewać piosenki i smażyć tą kiełbaskę przy ognisku czy coś, żeby budować cmentarz i groby. No to rzeczywiście trzeba mieć lekki ten. Ale coś takiego się wydarzyło, więc to są pewne mechanizmy, no, wzięte ze świata dorosłych, które są włożone w świat młodych ludzi. I to tak funkcjonuje, może tak, może nie, ale no, różnie życie się układa, natomiast akurat w filmie, powiedzmy, jest obraz taki, jaki jest. Ja trochę pogodziłem oczywiście słonie z Vincenta Montriera, ale to jest po trochę podobnym mechanizmem się pan kieruje, bo tak jak Vincent idzie z kamerą za bohaterami tego słonia i podgląda ich zachowanie, podgląda całość jakby planu, co się dzieje, kiedy oni idą i zabijają swoich kolegów i nauczycieli. Tak pan wsadza nie jedną, ale kilka kamer, telefoniczną, zawodową, ma własne oko i jeszcze amatorską. Więc na ileś sposobów ma pan taką potrzebę, czy chęć podglądania, szkatułkowo trochę, pokazując ten film, ale filmuje pan i co potem? Bo zostawia nas pan z tym filmem i co mielibyśmy z tym dalej zrobić? No, ja myślę, że tam padają takie kwestie w tym filmie, które przerzucają jakieś tematy o charakterze właśnie moralnym. W rozmowie z księdzem, który odjeżdża, pada kilka kwestii, nazywam to a la kieślowskich. Zresztą dlatego księdza gra Artur Barcisz, który w dekalogu Kieślowskiego się przebijał jako taki anioł stróż w różnych sytuacjach. I on mówi do naszego bohatera, nie ty jesteś Panem Bogiem, nie ty będziesz sądził, kogo trzeba ukarać i kto jest mordercą. Że tak nie jest ze sprawiedliwością, jak się wydaje, że trzeba od razu karać zbrodniarza, bo nie wiadomo, kto zawinił, gdzie jest zbrodnia, gdzie jest kara. Więc tam w tym
Czyli mówi o pewnym dystansie, o pewnym zrozumieniu różnych wartości moralnych. Więc... Ale to jest, bo są jakby dwie możliwości. Szukamy prawdy lub szukamy w szaleństwie racji. Trochę jest też no, ale racja jest zawsze. No tak jak mówił ksiądz Tischner, Józef Tischner, są trzy prawdy. No. Jest prawda, tyż prawda i gówno prawda, więc trzeba uważać. Ja mam wrażenie, że tutaj trochę też ci dorośli się nie sprawdzili. Nie, dorośli są odsunięci. Ale ja mówię o takim świecie dorosłych, kiedy już dochodzi do tego pierwszego morderstwa, to ja na przykład bym sobie zupełnie inaczej wyobraziła taką sytuację. Tak. Bywa bardzo różnie, pytanie jest, jak może się w życiu wydarzyć, a jak jest w filmie. Tutaj jest sytuacja taka, że, bo pani powie coś takiego, tego, bo ja wszystkie zarzuty w stosunku do filmu to znam już, więc że obóz po pierwszym morderstwie powinien zostać rozwiązany. Na przykład. Ale powiem od razu tym trzecią prawdą, czy księdza Tischnera. Nie, może to jest moja wina, że ja tego nie powiedziałem dokładnie. Jeśli chodzi o taki realizm i tak dalej. Obozu harcerskiego nie można rozwiązać w jeden dzień czy tego. To trwa kilka, a nawet dłużej, ponieważ na tym obozie są dzieci, chłopcy w tym przypadku. Właśnie, a nie ma rodziców. Zazwyczaj harcerze pochodzą z takich rodzin, bym powiedział, inteligenckich. Jak wypuszczają swoje dziecko, rodzice na obóz, to co robią? Jadą albo na Wyspy Greckie, albo na Maltę, albo na Maderę, albo jadą zwiedzać Paryż czy i teraz nie można rozwiązać tego obozu, bo nie ma co zrobić z tymi dziećmi. Dzieci muszą teoretycznie, bo to jak widzieliśmy różnie, być pod opieką i są ci oboźni był pełnoletni. No. No w każdym razie nie można, bo były takie przypadki. Zresztą jak ja byłem harcerzem, to też było jedno przypadkowe morderstwo, ale kolega tam kamieniem walnął w głowę i cześć. Natomiast, że nie można było rozwiązać obozu, ponieważ nie ma co z tymi dziećmi zrobić. Część oczywiście może tego, ale rodzice korzystają. No, mama jedzie tu, ojciec tam, tego, także w ciągu. To wymaga kilku dni. I tutaj właśnie ten okres kilku dni po tym pierwszym morderstwie jest, a potem już jak wraca nasz bohater z aresztu, to ten obóz już widzimy, że jest już, namioty są złożone, on się już rozkłada i oni tylko tam składają jeszcze kuchnię i tak dalej. Więc to już jest ten etap, że... Więc, natomiast zabieg odsunięcia dorosłych, bo można by tam trzech dorosłych komendantów włożyć i tak dalej, jest jakby celowy, ale pokrywa się powiedzmy z realiami. Tak samo możemy powiedzieć, dlaczego ten inspektor czy prokurator grany przez Zbyszka Zamachowskiego jest taki, że mu wszystko zwisa kalawiorem, także tak powiem może grzecznie, że jest obojętny wobec wszystkiego, ma pewną utartą wersję i macha ręką i tak dalej. No, tacy też bywają, zwłaszcza w małych miastach, małych ośrodkach. Tego typu policjanci, którzy już pracują kilkadziesiąt lat. Są dotrwać emerytury. Tak, są dotrwać, wszystko jest, wiadomo, no, mają taki pogląd, powiedział, troszkę przykryty kurzem na wszystko i tak traktują rzeczywistość. Natomiast te pewne zabiegi, które moim zdaniem są prawdziwe, bo mogą się wydarzyć, nie muszą, ale mogą, są wszystkie na celu. Są wszystkie w celu, bo chciałem mieć, no po prostu, dlaczego to jest obóz, dlaczego to się dzieje, nie wiem, w szkole albo nawet gdzieś, bo chciałem mieć grupę młodych ludzi, którzy są sami ze sobą i zaczynają budować swoje społeczeństwo, swoją jakby prawdę o życiu. Tam ich ubiera w dwa plemiona. Tak. I w związku z tym, to nie muszą być harcerze. Zresztą ta organizacja, która jest na ekranie, jest organizacją
fikcyjną. To nie jest ani ZHP, ani ZHR, ani Skauci Europy, czy te organizacje harcerskie, które istnieją w Polsce. Nie. To jest organizacja lokalna, bo bardzo dużo jest lokalnych organizacji, które liczą 2-3 drużyny. Jest ponad 40 takich organizacji w Polsce. I to jest taka organizacja właśnie jakby fikcyjna, bardzo. Ale głównie chodzi o to, bo to mógłby być obóz, nie wiem, no, taneczny, mógłby być obóz poszukiwaczy złota, no wszystko jedno co. W każdym razie to jest, chodzi o to, żeby spojrzeć na grupę młodych ludzi, którzy sami się rządzą i co z tego wynika. No, wymowny jest też tytuł Czuwaj. No tak, trzeba być czujnym na różnych polach. Czuwaj, ale też i wykonuj pewne zadania, rozkazy, bądź moralny, prawda? Za tym słowem czuwaj jest, no tak, wiele znaczeń, prawda? Wiele znaczeń. Ja chcę Michała zapytać, Michał, kto się odważył podejść do reżysera i powiedzieć, musimy trochę umięśnić ten język? Myślałem, że sobie postoję, tak jak na dyskotece w podstawówce, troszkę gdzieś tam z boczku, jak tutaj pytanie zostało zadane. To znaczy ja od małego, jak grałem już takie role, to po prostu też wychowałem się na Pradze Północ w Warszawie, więc ten język jakby dobrze znam i myślałem, żeby do tej postaci po prostu dodać taki, a nie inny język i też proponowałem panu reżyserowi, żeby dodać właśnie taki język, gdzieś tam sobie wsadzić tą kurwę czy tam coś innego, prawda? Było to ciężkie, trochę się obawiałem, bo nie wiedziałem, jak reżyser na to zareaguje, ale myślę, że przyjął to tak. Nie? Przyjął. Nie wyciął. Słuchajcie, to jest pewien problem, to jest. Ale podam jeden przykład już i dobra, się wtrącę. Ja zrobiłem kiedyś taki film Niedzielne Igraszki. Tak. W tym filmie grają dzieci 10-12 lat. I tam miałem taką scenkę, gdzie bohater filmu taką tubeltówkę na śród rodzicom tam z mieszkania zabiera, wynosił na podwórko i to od razu go jakby bardzo podnosi w tych akcjach, jego dowartościowuje go na tym podwórku i tam. No i chłopcy oczywiście walczą o tą tubeltówkę, żeby mu zabrać. I oni sobie tam z jednym chłopcem jeden chłopiec mu to wyszarpuje, coś zabiera i ten bohater do niego mówi, oddaj to. A tamten miał w scenariuszu napisane, że nie chce oddać, dialog, tu się zgina mandolina. Tu się zgina mandolina, czyli nie dam ci tamtego. No i ja robię tą scenę, no i ten mówi tam, tu się zgina mandolina, no i klepie. No ja mówię, no dobrze, ale spróbuj to inaczej, no jakoś dodać tu ekspresji. No i on robi mi scenę, tu się zgina mandolina, no klepie te. No ja mówię, dobrze, ale słuchaj, jak jest taka sytuacja na podwórku u was, jest taka, że ktoś ci coś chce od ciebie, a ty mu mówisz, że nie dasz, jesteś na negocy. Co ty mówisz? No to on mówi, to ja już wiem, co ja powiem. No dobrze, no to kamera, akcja poszło i ten mówi, oddaj ten, a ten pokazuje to i mówi, a chuja. No i tak mówi na podwórku 12-letni chłopak, no, w takiej sytuacji, że nie da, że nie chce. No i co, weszło to do filmu, więc było to prawdziwie powiedziane więc no różnie z tym była, a przyznam się, że ja nie znoszę wulgaryzmów w kinie, bo uważam, że to jest taki dodatek, który po prostu jest bez sensu. Ale jest prawdą, bo gdy państwo oglądacie jakiś tam serial i para fabuła o szkole, to przecież uczniowie mówią, nie wiem, gdzie to jest, w którymś z telewizji komercyjnych, to, że nic nie ma wspólnego to ze szkołą. Nauczyciel, jeśli chce usłyszeć, jaki jest prawdziwy język uczniów, niech idzie na WF albo do kibla, czyli do toalety. Kiedy jest zamknięta toaleta, to tam się dzieją sceny bardzo różne i ja jestem zmrożony, to już wolę
To prawda, nauczyciele mają chyba wyobrażenie idealistyczne o młodzieży. Tak, rodzice też tak, często. Kiedy my jesteśmy i kontrolujemy, to jest inaczej. Natomiast rzeczywiście spotkałam się z sytuacjami, kiedy nie byłam widziana i ten język jest zupełnie inny i zachowanie. Oczywiście on jest normatywny i on nie jest, on jest spektakularny, on jest na potrzeby, no to... Tak, tak, tylko ja dokończę. Dobrze? Ja nie widziałem przy tym. Na potrzeby jakby budowania relacji, na potrzeby chwili, jakichś emocji, prawda, wyzwolenia tych emocji, ale generalnie dzieci nie mówią takim też językiem, tak jak dorośli nie mówią bez przerwy takim językiem. Ale proszę bardzo, jakie jest pytanie, to zapraszamy, mikrofon podamy, co? Śmiało, powiedz, jak ma pani na imię i proszę bardzo. Słucham. No to mów, proszę. To jest tak jakby na nasze osoby, na siebie, jako taka nakładka, że tak od razu przepinają w ogóle. Pani tak właśnie powiedziała, że zawsze. Przed chwilą powiedziałem, że to nie jest tak zawsze, ale bywa. Ale nie uwierzy pani, no jak patrzy pani na mnie, to wygląda w okularach, ale co ja robię w domu i z dziećmi, to pani nie wie, nie? Ze swoimi. Wygląda przyzwoicie. Zakładam, że wszyscy są... Zakładam, że wszyscy są przyzwoici, ale są, zdarzają się sytuacje, prawda? Zdarzają się takie sceny, zdarzają się takie dni, zdarzają się takie obozy, zdarzają się takie klasy, których nie jesteśmy w stanie uwierzyć, ale że może się tak, i to jest kumulacja. Coś ci powiem, że moim zdaniem, jak potem ci młodzi ludzie dorastają, to ten język się zmienia. Bo dochodzą nowe wyrażenia, nowe zwroty, nowe doświadczenia, ten język jest bogatszy. Bo moim zdaniem na przykład polski język jest fantastyczny, ponieważ ma bardzo dużo określeń tej samej rzeczy. W angielskim powiedzmy na butelkę mamy jedno słowo, czy dwa i cześć. Natomiast w polskim języku myślę, że jakbyśmy tutaj tak zaczęli kombinować, bo może być butelka, może być flaszka, może być... No w każdym razie jest bardzo dużo... Polski język jest fantastyczny, jest bogaty. I dlatego ja osobiście uważam, że nawet jak ktoś chce przeklnąć, to może to przeklnąć fantastycznie, a nie tylko tymi bardzo oklepanymi wyrazami. Dla jasności, żeby się wytłumaczyć, jak to mówię w domu, psiekość, to już wiedzą, że jestem zdenerwowany, jak mówią psia krew, to już wszyscy schodzą mi no tak, żeby było spokojnie. Panie Wódku, a czy pan chciałby w takim obozie, znaczy nie w takim dosłownie, ale czy wyobraża sobie pan, że jest pan na takim obozie? No, nie raz. Sobie wyobrażam, ale... Do mikrofonu. Proszę. Nie, ale spędziłem mnóstwo czasu na obozach harcerskich, także to nie, była kiedyś codzienność, całą szkołę średnią. Czy pan miał głos doradczy? Różnie było, ale jakoś tam w miarę upływu czasu awansowałem. Jak pan patrzy, czy wasz język, czy wasze obozy no, były inne, bo nie było ofiar choćby? Nie, ofiar nie było. Takich spektakularnych, ale nie, konflikty oczywiście były, bo wtedy, kiedy się wywodzi jakiś zespół młodych ludzi i gdzieś na jezioro czy na jakąś wyspę, bo takie też były przypadki, no to tam są ekstremalne sytuacje i trzeba się samemu wyżywić, żyć w jednym namiocie, to były duże namioty, akurat tam było nas po 6-8, więc zdarzały się sytuacje, nazwijmy to ekstremalne, bo przecież ta sławna zielona noc, te wszystkie odreagowania, które młodzi ludzie... Które się osierają brutalizm. No, szabszarówki, no tam kocuły, nie kocuły. Że one miały miejsce. To wszystko to się działo, to absolutnie. Tak. Absolutnie nie jest wynalazek
z dnia dzisiejszego. Tam jest pewien błąd, nie wiem, czy się Państwo zgodzicie, że na przykład niedrużynowy to jest dowódca tego, czy jak się nazywa? Czy to główny bohater? Tak, Leszek Lichota. Leszek Lichota jest drużynowym komendantem. Komendant dowodzu. Komendant staje trzech bohaterów i mówi, macie się ocenić. Macie podjąć decyzję natychmiast. Nie? To jest jakby podstawowy błąd dorosłego, który zamiast powiedzieć, zostawmy to na chwilę, niech się to łagodzi, może poznajcie się, że my chcemy szybko jakby i radykalnie usłyszeć pytanie, odpowiedź, rozkaz. To różnie bywa. I to jest na przykład, bo gdybyśmy postawili sobie takie pytanie, jak ja byłem harcerzem, a były to lata 70, się przyznam. A teraz, czym się te obozy różnią? Więc ja myślę, że tak, teraz jest dużo większa dyscyplina, dużo większy rygor i dużo więcej tak zwanych właśnie jakichś takich psychologicznych wytrychów do szukania porozumienia i tak dalej, i tak dalej, które i takie właśnie to, co jest tutaj właśnie, proszę ocenić, proszę powiedzieć, jaka postawa i tego, to jest jakby charakterystyczne dla czasów dzisiejszych. No, widziałem takie, na przykład na jednym z obozów taki wieczór, a właściwie taki namiot otwarć, co się nazywało, tam namiot, już nie pamiętam jak dokładnie, gdzie na jednym obozie nawet codziennie. Można było się zwierzyć? Nie. Przychodziło, siadało się w kręgu, trzymało się za ręce i trzeba było mówić o swoich najbardziej intymnych przemyśleniach. A potem jeszcze oceniać innych. I trzeba powiedzieć, czy ta koleżanka to jest dobrze postępuje, czy źle. I co ona złego zrobiła. No i rzeczywiście no, takie rzeczy tam padały, bo ci młodzi ludzie wierzyli w to, że tutaj muszą powiedzieć coś prawdziwego. I zaczęli mówić, a ona to źle postępuje, bo ona po cichu spotyka się z kolegą z innego obozu i nikt o tym nie wie. No wydawały, po prostu donosicielstwo było takie. I tak dalej. I widziałem, że właśnie ci prowadzący, czasem oboźna, czasami komendant, szukają różnych wytrychów, żeby z tej młodzieży powyciągać jakieś takie najbardziej, powiedzmy, intymne rzeczy. To było, moim zdaniem, bardzo niepedagogiczne. I bardzo niebezpieczne w gruncie rzeczy. Proszę Państwa, ktoś jeszcze? Jest okazja. Pani Oliwie, może. Czy Pani konsultuje pytania? Proszę Państwa, będzie możliwość jeszcze z Panem Robertem chwilę porozmawiać z Michałem na zewnątrz. Są plakaty, które można otrzymać i poprosić autograf, wziąć go do szkoły, zawiesić. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. A Pan, Panie Robercie, a przepraszam. Jeszcze Pani się chciała, co widziałem. Ja miałam zapytać, czy chłopak z Pragi też jeździł na takie obozy, czy się identyfikował z tą młodzieżą? Nie, nigdy nie byłem na żadnym obozie harcerskim. Nawet a po tym filmie już na pewno nie byłem, myślę, że jest to ich wnuków. Na pewno nie zostanę harcerzem. Czy jeździłeś na obóz? Nie, jeździłem na żadny obóz, nawet na zielonej szkole żadnej nie byłem. Ale dlatego, bo ty byłeś w obuziak. I nie poddawałeś się tak łatwo ani temu, co chciała. Ja wszystko wiem. Ani co chciała twoja mama. I nie chciałem chodzić do szkoły i jeszcze parę grzechów bym tutaj wywalił, chociaż to nie jest tutaj krąg. Nie trzymamy się za ręce. Ale mówię dlatego, że ja Michała znam jeszcze jak Michał był takim chłopczykiem i grał w filmie Luksus Jarka Sztandery, to był mój student, który robił swój film dyplomowy w szkole w Łodzi. I tam też Zbyszek Zamachowski, no, prawda? Tak. I tam grał Michał i był takim właśnie bardzo delikatnym chłopczykiem z blond oczkami. I był bardzo taki miły. I pamiętam, że z psem chodziłeś, tak? Trzymałeś psa cały czas na ręku. Ale ten mały chłopczyk, jak tam się nie odwinął, jak burknął, jak właśnie rzucił coś takiego klasycznego z Pragi,
jakąś odzywkę, to było widać, że ma charakter. I ja pamiętam, że była jakaś tam afera, bo ten Jarek Sztandera troszkę się guzdrał z tym filmem, zrobił, potem miał robić dokrętki. I był problem, że w tej dokrętce, gdzie miał Michał wystąpić, nie mógł Michał wystąpić, bo narozrabiał i mama go nie chciała puścić na zdjęcia. Był taki moment, nie wiem jak to się skończyło, ale film powstał i był bardzo dobry. Więc dlatego wiem, że nie byłeś takim, taką grzeczną owieczką. Możesz teraz odwinąć. No teraz mam powiedzieć. Nie, no nie odwinę się tu. Taki argument. Jeszcze jedno takie pytanie. Tak późno ten film teraz pokazujemy. Tak od Gdyni to już ileś miesięcy. Tak, bo to nie jest, jak wiemy, łatwy film, bo ponieważ no, już tu padło słowo, że jest taki mocny i bezkompromisowy. To jest raz. Dwa, no przyznam się do jeszcze jednej rzeczy. Ja chciałem, żeby ten film był czarno-biały. I, tak jak Cześć Tereska. Co? Tak jak Cześć Tereska. Tak jak Cześć Tereska, bo on w tym kolorze no, robi się taki, bym powiedział, troszkę płaski, robi się thriller, robi się taki film obyczajowy. No, ale nie udało mi się jakoś tutaj tej świetnej myśli przeforsować. I myśmy zrobili sporo takich projekcji właśnie, żeby wysądować tą Czernibiel. I ten film w Czernibieli nabiera takiej ostrości, bym powiedział, moralitetu. Wtedy silniejsze stają się pewne postawy tych chłopców. Wtedy ta strona moralna tego filmu jest dużo mocniejsza i robi się no, zupełnie inny gatunek. No. Teraz co prawda zgodził się dystrybutor, że te kina, które będą chciały, to mogą puścić w wersję czarno-białą. Nie, nie. Musi być w kolorze, bo ma być w kolorze. Bo, a ty nie oglądaliśmy? W kolorze. W kolorze, w kolorze. No nie, no. Natomiast wierzcie mi, że on w Czerni Bieli ma taką większą siłę, bym powiedział, pewnej przypowieści moralnej. Ten film niż w kolorze. I, no i to stanęło na tym, że takie filmy, takie kina, powiedzmy, dyskusyjne, kina jakieś, które liczą na publiczność, powiedzmy, nie tylko sensacyjną, nie traktują filmu jako hamburgery do zjedzenia jednorazowego. Tak, tak, to będą miały wersję czarno-białą. O, no to nie, bo to nie jest taki film, bym powiedział, jak Pitbull, że fruch się robi, idzie i zgarnia jakąś ogromną publiczność. Nie, to jest film kameralny, film spokojny, film do rozmów o wartościach moralnych i to jest jakby jego gatunek, no to jest jego konwencja i to jest jego rodzaj, no. Więc dlatego uważam, że to jest, zresztą powiedziałem kiedyś, że to nie jest film do takiej szybkiej, jednorazowej konsumpcji, tylko to jest taki film, o którym mam nadzieję będziemy rozmawiać jeszcze za 10 lat. Zapewniam pana, że drugi raz ogląda się jeszcze inaczej niż pierwszy raz, a trzeci, czwarty, więc jeśli jakiś nieprzyjazny... Ale panie Arturze, ja proszę ten, żeby pan obejrzał czarno-białą wersję. Dobra. Tak się umawiamy. Proszę Państwa, dziękuję bardzo Robertowi Glińskiemu za odwagę podejmowania takich tematów i ogromną konsekwencję. Dziękujemy Michałowi Włodarczykowi, pan Wodzinie Schinderhaus, producent, Janna Schindler. Wracajcie Państwo i uśmiechajcie się do siebie. Jeśli będziecie jeszcze mieli ochotę, to można podejść do reżysera, prosząc o autograf na plakacie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Thank you.